oczekiwaniu na śniadanie pan Władek spaceruje, a z nim spaceruje, kto to, pieszczuch. Pieszczoch, to ty, kiciulku? To ty, pieszczoch, to ty mnie zdradzasz z panem Władkiem? Co? Z panem Władkiem mnie zdradzasz? Nie, to chyba ten Murzynek. To nie pieszczoch. Panie Władku, co przyjdzie pan po tą... No gdzie o 9:00, jak rozleje? No wie pan, ja mógłbym panu przynieść, ale chodzi, żeby pan przyszedł, sobie wybrał, bo tam przyszły różne rzeczy. Nie? No, to co? Między innymi wziąć, dla kociaków. Wziąć... No puszeczki są małe. To wziąć torbę plastikową, no, tak? No, puszeczki na przykład przyszły takie małe dla kociaków. Nie, te małe są tam, wczoraj patrzyłem, te kości jadły. A te chrupki, cholera, to nie wiem, to tam pisze wołowina. Torbę wyrzuciłem, wołowina z warzywami. Kot weźmie, przegryzie i wypluje, no. Tak? No. To te dwukilowe, co były? No chyba tak. Aha, ma. Czy kilo 40? Ja tylko jedną miałem taką. No ma kilo 40. Wszystkie inne tylko no ja dałem, szły. A ja te dałem, poszły. No ja nie wiem, co. To zależy, wie pan, kot. Maciek też niektórych rzeczy nie toleruje, nie pasuje mu. Wczoraj pozmiatałem to, co rozsypałem, bo wszystko leży. Mhm. Tam trochę jedzą kotłowni, trochę jedzą. Panie Władku, mam maść z antybiotykiem na oczy. No nie, my nie będziemy mu smarowali. Czemu? Trzeba mu oszczędzić trochę tego, tych stresu tego, kot się boi. No ale on oślepnie. No to go, cholera. No panie Władku, to jeżeli pan nie, to niech pan mi tylko ewentualnie pomoże, żeby do klatki tego. I ja je zawiozę do weterynarza. No dobra. Nie? Już wiedzę, że... On wyjdzie z tego. No. Oślepnie. Panie Władku, jest tak, weterynarz, zawiozę, przemyję, antybiotyk. Okulista, nie kurczę tego. Wszystkie ten antybiotyk to jest taki jak na panaceum na wszystko, cholera. Tam na to. No ale, się znaleźć, ale, ale chorowały przecież, ja woziłem i wyleczył, nie? I zdrowe są. Ta matka też ale chodzi. Większe, ale nie takie małe. No to małe co, ma zdychać? Czekać aż urośnie, a jak nie urośnie, zdechnie? On jeszcze matkę, się matkę karmi, matka go karmi, kurczę, jak on przyjedzie od tego doktora, to on dopiero zdechnie. Nie. No a ja panu mówię, no już tak. Nie będzie, jak pan chce, to pomogę panu ile to pan... Kiedy będziemy? Po południu czy... Nie, po południu, nie? Po południu. No. Nie, bo o 9:00 pan przyjdzie po karmę, tak? No. Dobra. No, kochani, sami słyszeliście niepokojące poglądy. Ale dobre jest to o tyle, że zgodził się złapać je i zawiozę do weterynarza. I to zrobimy po południu, bo weterynarz przyjmuje od 16:30 do 18:00. Z rana to jest, ja mam tutaj karmę, karmienie. O 9:00 pan Władek ma przyjść do mnie po karmę wziąć, tę, którą żeście kochani nam przysłali. Wybierze sobie. No. Mogę psy wieszać na panu Władku. Ale co to da? Mogę stracić jedynego pomocnika, który mi pomaga. Muszę w miarę jakoś spokojnie, dyplomatycznie. Chociaż muszę się w język nieraz ugryźć. Żeby coś nie powiedzieć dosadnie. Ale trzeba trochę dyplomacji. Jak się bawi pieszczoch? O, zobaczył mnie. Co, pieszczoszku? Przyszedłeś? Na ręce? Na ręce? Tak, kiciulku? No chodź.
A, już się ustawia. Oj, 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 jaki ty jesteś wielki, jaki ty wielki. Jakżeś ładnie odchowany. Nic nie chorujesz, kleszczy nie masz, kiciulku, nie? Futro i tłuszczu, żeś nazbierał przed zimą, jojojo. Ładny, już dawno niepieszczony, on drugi. No jeszcze bardziej od Julci na ręce pieszcza. No dobra, ja muszę iść na śniadanie, bo dzisiaj jest kiełbasa piwna. Także, jak to żartuję, kiełbasa z piwem. No to tak, kochani. Zapowiada się owocny dzień.